Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Jaworznie, rodzinnym mieście mojej mamy. Mama wprawdzie urodziła się w Gorzowie Wielkopolskim, ale właściwie całe swoje młode życie spędziła właśnie tutaj w Jaworznie. Tutaj chodziła do szkoły podstawowej, tutaj chodziła do liceum. Potem pojechała na studia do Łodzi, a potem poznała mojego tatę i osiedlili się w Krakowie. Ale Jaworzno to miejsce, gdzie mieszkali moi dziadkowie. To miasto, w którym dzisiaj mieszka mój wujek. Po drodze przejeżdżaliśmy, mijaliśmy to, co pozostało z kopalni Jan Kanty. Dawniej komuna paryska. To właśnie tam całe swoje zawodowe życie przepracował brat mojej mamy, mój chrzestny ojciec, który, tak jak powiedziałem, mieszka w Jaworznie. Także ogromnie się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać i dziękuję, że zechcieliście Państwo poświęcić to popołudnie w długi weekend. Mam nadzieję, będzie lepsza niż to, co mamy dzisiaj, to, co mamy od lat. Ale trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, to, jaka będzie nasza rzeczywistość, to, jak będą wyglądały polskie sprawy za lat 5, 10, 15, 20, 30, jak będzie wtedy wyglądała Polska, kto będzie w Polsce mieszkał, czy będą w naszym kraju młodzi ludzie, tak jakbyśmy sobie tego przecież wszyscy życzyli, to, powiedzmy otwarcie, zależy w dużej części od jednego, a mianowicie od tego, jaka będzie w naszym kraju jakość władzy i jacy ludzie tą władzę będą pełnili. I właśnie dlatego ubiegam się o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, bo chciałbym, żeby wreszcie polityka w naszym kraju oznaczała to, co powinna, czyli oznaczała rozsądną, rozumną troskę o dobro wspólne. Dobro wspólne nie w znaczeniu jakiejś elitarnej grupy, dobro wspólne nie w znaczeniu jakiejś biznesowej, wąskiej grupki, niepartyjnej, proszę Państwa, tylko w znaczeniu dobra polskiego społeczeństwa. I dlatego Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej z tego właśnie punktu widzenia jest tak ważny, bo jak stanowi artykuł 127 Konstytucji, pięknie zresztą ułożony przepis, prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. I to stwierdzenie powinno człowiekowi, który zostaje wybrany na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, mówić jedno. Przede wszystkim to, że jest winien służbę polskiemu społeczeństwu, bo to polskie społeczeństwo go wybrało. To jedyny taki urząd w Polsce, gdzie głos oddawany jest w każdej najmniejszej komisji wyborczej, w każdym zakątku naszego kraju. Można głosować na prezydenta Rzeczypospolitej. I prezydent rzeczywiście powinien być prezydentem wszystkich Polaków, czyli powinien być ponad podziałami politycznymi, oderwany od bieżącego sporu partyjnego, który oczywiście jest naturą demokracji, ale to prezydent powinien na scenie politycznej pełnić rolę arbitra i to prezydent powinien być kreatorem dialogu. A tego w ostatnich latach w naszym kraju nie ma. I to powinno zostać przywrócone. Powiedziałem dzisiaj w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, że bardzo liczę na złożony przez Solidarność propozycję projektu ustawy o stworzeniu Rady Dialogu Społecznego. Rady Dialogu Społecznego właśnie pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej. To prezydent powinien być patronem dialogu. Nie tak, jak to było do tej pory przez ostatnie 5 lat, kiedy nie było tak naprawdę dialogu społecznego, zwłaszcza w ostatnim okresie. I rząd nagle, niespodziewanie dla nikogo, ogłosił plan likwidacji kopalń. Likwidacji kopalń niedaleko stąd, na Śląsku, a jednej także w Małopolsce, bo przecież kopalnia Brzeszcze leży tuż za granicą Śląska, już w Małopolsce. I ta informacja była tragedią dla górników, ta informacja była tragedią dla ich rodzin, ale nie tylko dla nich. Także dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni w przemyśle około kopalniany. Tu w Jaworznie, Państwo wiecie, co to znaczy, bo tutaj także były likwidowane kopalnie i wielu ludzi musiało odejść z pracy. To jest coś, na co dzisiaj absolutnie Polska nie powinna sobie pozwolić.
bo węgiel jest naszym naturalnym, narodowym surowcem. My mamy węgla 90% złóż europejskich. Jak mówią eksperci, mamy go do wydobycia na naszym terytorium jeszcze na 200 lat. I dzisiaj od lat już polska energetyka oparta jest na węglu. I taką, proszę Państwa, powinna pozostać. Tylko powinna być unowocześniana. Powinny być wprowadzane innowacyjne technologie. Powinna być podnoszona choćby wydajność spalania węgla z obecnych 33-34% do 50%. Są takie technologie, które już dzisiaj na to pozwalają. Pracuje się nad nimi także na polskich uczelniach, na Politechnice Gliwickiej czy na krakowskiej AGH. To jest kierunek, w jakim powinniśmy się rozwijać, korzystając z naszych zasobów, korzystając z naszej myśli technicznej. Jak to się dzieje, że tak mało wynalazków polskich naukowców jest wdrażanych w naszym kraju, a kiedy wyjeżdżają oni za granicę, nagle okazują się geniuszami, którzy tak wiele potrafią wymyślić i których prace są tak szeroko stosowane w tamtejszym przemyśle. To po prostu kwestia polityki państwa. Czy państwo wiąże naukę z gospodarką? Czy czyni to, aby gospodarka korzystała z tego, co wypracowują naukowcy, z tej własnej myśli technicznej. Tak właśnie powinniśmy działać, bo nie wszystko musimy, a wręcz nie wszystko powinniśmy kupować za granicą. My powinniśmy wspierać naszą naukę. Trzeba na nią łożyć i ją rozwijać, bo to także kwestia poziomu naszych uczelni. To także kwestia ich finansowania. I to jest jedno z zadań na najbliższe lata. I w tym także jest istotna rola prezydenta Rzeczypospolitej. Ale przede wszystkim to, czego dziś potrzebujemy najbardziej, to odbudowa polskiego przemysłu, bo tylko poprzez przemysł jesteśmy w stanie wrócić na drogę rozwoju taką, która wreszcie doprowadzi nas do poziomu życia takiego, jak jest średnio na zachodzie w Unii Europejskiej. Dzisiaj Platforma świętuje w całej Polsce 11 lat od przystąpienia do Unii Europejskiej. Proszę Państwa, niewątpliwie przystąpienie do Unii Europejskiej było sukcesem ostatnich 25 lat. Problem tylko polega na tym, że kiedy popatrzymy na te 25 czy no 26 już lat obiektywnie, to proszę mi powiedzieć, kto tak naprawdę w sensie osobistym odniósł przez ten czas rzeczywiście sukces? Ilu ludzi w Polsce może powiedzieć, że te wszystkie lata przyniosły im życiowy sukces, przyniosły im rzeczywistą zamożność? A ilu ludzi dzisiaj ma kłopoty takie codzienne, zwykłe, bytowe? Ilu ludzi dzisiaj, zwłaszcza starszych, odchodzi od okienka w aptece z niezrealizowanymi receptami? Ostatnio nawet media podawały, że w Polsce jest przynajmniej 750 tysięcy dzieci zagrożonych realnym ubóstwem, żyjących na krawędzi nędzy. Czy to jest rzeczywiście kraj, który dobrze się rozwinął? Otóż ja powiem tak. Przywrócenie Polski na drogę rozwoju gospodarczego. Doprowadzenie do tego, żeby młodzi ludzie przestali mówić, że nie ma w naszym kraju dla nich właściwie żadnej perspektywy, bo tutaj nie ma pracy, a jeżeli już jest, to słabo płatna i niepewna, dlatego że na takich umowach, które nie są objęte prawem pracy i prawo pracy ich nie chroni. Że nie ma szans w związku z tym, żeby założyć rodzinę i normalnie żyć, że nie można zrealizować podstawowych potrzeb. A dla nich podstawowe potrzeby są takie jak wszędzie. Oni przecież mają internet, korzystają z niego na co dzień. Częściej korzystają z internetu niż oglądają telewizję. Oni wyjeżdżają na zachód Europy, widzą jak się żyje w innych krajach. Dla nich standard to mieszkanie, dla nich standard to samochód, dla nich standard to wakacje zagraniczne. Dziś zaledwie 18% Polaków może sobie pozwolić na wyjazd na zagraniczne wakacje. I to jeszcze ten procent tak jest liczony, że za wyjazd na wakacje uważa się również wyjazd trzydniowy. Więc proszę Państwa, co tu wiele komentować? Czy my dzisiaj jesteśmy zamożnym społeczeństwem? Otóż prawda jest następująca. Władza powinna zrobić wszystko, żebyśmy my tym zamożnym społeczeństwem się stali. Władza powinna zrobić wszystko, aby zapewnić obywatelom godność i bezpieczeństwo tu na miejscu w Polsce, a nie żeby zapewniały im to inne rządy. Tak jak młodzi ludzie wyjeżdżają, ja to nazywam wprost, pod opiekę innych rządów, bo tutaj przez ostatnie 8 lat obiecywano im i właściwie nie dopełniono żadnych obietnic. W 2007 roku Donald Tusk w Londynie wzywał młodych ludzi do powrotu. Niektórzy z nich wrócili i wyjechali z powrotem, bo się całkowicie zawiedli. Ja też byłem nie tak dawno w Londynie, 3 miesiące temu. Pytano się mnie, czy wzywałem młodych ludzi do powrotu. Powiedziałem nie, nie wzywałem młodych ludzi do powrotu. Powiedziałem im, że zrobię wszystko, żeby mogli wrócić do Polski. Do takiej Polski, jakiej oczekują. To znaczy Polski, w której władza daje im wędkę, żeby mogli sobie złowić rybę. Ale te ryby są.
a nie, proszę Państwa, ani wędki, brawo! Ani ryby. Brawo! 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 I to jest dzisiaj, i to jest oczywiście dzisiaj także zadanie prezydenta. Ktoś powie, proszę Pana, ale przywracanie Polski na drogę rozwoju gospodarczego to przede wszystkim jest w stanie zrealizować rząd. Ja się zgodzę, w szczegółach tak, ale według mnie prezydent, który jest wybierany przez naród, ma tą legitymację, że powinien przede wszystkim mieć wizję, wizję rozwoju kraju i powinien organizować tworzenie strategii rozwojowych. To jest zadanie według mnie prezydenta Rzeczypospolitej i dlatego ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na ten niezwykle zaszczytny, ale dla mnie także i ogromnie zobowiązujący urząd, to powołam Narodową Radę Rozwoju, grupę ekspertów, szeroką, z różnych dziedzin, gospodarki, podatków, proszę Państwa, służby zdrowia, edukacji i innych, po to, żeby zacząć wreszcie naprawiać polskie państwo, po to, żeby naprawiać te dziedziny, których obecne zepsucie tak ogromnie doskwiera ludziom. To, co dzisiaj się dzieje, to, co realizuje obecny rząd, jest, Szanowni Państwo, żenujące. Choćby w zakresie służby zdrowia, słynne chwalenie się pakietem onkologicznym, o którym Naczelna Rada Lekarska mówi wprost. Nie dość, że nie działa, to jeszcze w dodatku wydłużyły się kolejki do specjalistów onkologów. To jest ratowanie ludzkiego życia, to jest pomoc obywatelom, to jest dbanie o ich interesy, a w polityce prorodzinnej, Szanowni Państwo, czy podnoszenie VAT-u na ubranka dziecięce bez żadnej rekompensaty dla rodziców z 7 do 23% to jest polityka prorodzinna? Podnoszenie podatku VAT, który wszyscy płacimy w zakupach, to jest polityka prorodzinna? To jest polityka wspierająca kogoś? Przecież to jest polityka, która najbardziej uderza w tych, którzy mają najmniej. Bo jeżeli takiemu zabraknie 20 czy 30 zł na miesiąc, to jest właśnie ta różnica. Proszę Państwa, powinno zostać zmienione. Podobnie jak trzeba przywrócić poprzedni wiek emerytalny, bo polskie społeczeństwo zostało okłamane i skrzywdzone. Dlatego, że zarówno prezydent Komorowski w 2010 roku, kiedy kandydował po raz pierwszy, zapewniał, że nie jest zwolennikiem obligatoryjnego podniesienia wieku emerytalnego, jak i później jego partyjny kolega Donald Tusk w 2011 roku w kampanii zapewniał, że nie jest zamiarem Platformy podnoszenie obligatoryjnie wszystkim Polakom wieku emerytalnego. Po czym natychmiast po wyborach wygranych to zrobili. Jestem przekonany, że gdyby wtedy powiedzieli prawdę, że wiek emerytalny podwyższą, to by tych wyborów nie wygrali, bo było to sprzeczne z wolą społeczeństwa. A tymczasem prezydent podpisał tą ustawę, mimo tego, że miał mandat od społeczeństwa, a społeczeństwo protestowało i społeczeństwo chciało referendum w tej sprawie. Wszystko zostało zlekceważone, a ustawę prezydent podpisał. Nie wolno mu było w moim przekonaniu tego zrobić. Powinien był ją zwrócić Sejmowi do ponownego uchwalenia, co jestem przekonany by nie nastąpiło, bo nie było w Sejmie takiej większości, żeby to uchwalić. To właśnie pokazuje, jaka jest jakość obecnej władzy i to jest właśnie to, co musi zostać zmienione. Potrzebuje zmiany, ale przede wszystkim potrzebuje zmiany władzy. Potrzebuje nowej prezydentury i potrzebuje wkrótce po jesiennych wyborach nowego rządu. Rządu, który mam nadzieję będzie rozumiał politykę jako rozsądną troskę o dobro wspólne, o jakim mówiłem wcześniej. I to jest dzisiaj dla nas wszystkich zasadnicze zadanie, także dla mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, żeby te wybory wygrać i dlatego proszę Państwa o wsparcie, żeby chronić ostatnich pereł w polskiej koronie, takich jak polska ziemia, która potrzebuje specjalnej ustawy w momencie, kiedy opadną ostatnie bariery chroniące ją przed sprzedażą w ręce ludzi z zagranicy, podmiotów zagranicznych. To kwestia interesu polskich rolników, ochrony polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, ale to także kwestia strategicznego interesu naszego państwa. I tu potrzebna jest specjalna ustawa. Jeżeli nie będzie takiego projektu,
który będzie realizowany przez polski Sejm, bo na razie jest przetrzymywany w podkomisji i nie chce obecna władza nad nim procedować, ci, którzy mają w Sejmie większość, to jeżeli ja zostanę prezydentem, będzie taki prezydencki projekt ustawy. I jeżeli nie będą chcieli go procedować, to ja wygłoszę orędzie w tej sprawie, bo ta sprawa jest bardzo ważna. To także, proszę Państwa... To także, proszę Państwa, kwestia ochrony polskich lasów, bo nie można pozwolić na to, żeby dopuszczono w jakikolwiek sposób do ich prywatyzacji. Tu jest potrzebne twarde nie ze strony głowy państwa. I to nie będzie, jeżeli ja będę prezydentem Rzeczypospolitej. Podobnie, proszę, szanowni państwo, jak będzie projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny. Z bardzo prostej przyczyny. Nie ma dyskusji, czy się da, czy się nie da. Wszystko się da. Nie ma dyskusji, skąd wziąć pieniądze. Na pewno nie w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że suwerenem jest naród, jeżeli jest demokracja. A społeczeństwo nie chce podwyższonego wieku emerytalnego. Ludzie protestują. I należy spełnić ich wolę. I to jest obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej nowego, jeżeli obecna władza tego nie rozumie. Proszę Państwa, w Polsce trzeba bardzo wiele naprawić. Najpierw trzeba zmienić władzę, a potem zabrać się do naprawy Rzeczypospolitej. Ja do tej pracy jestem gotowy i dlatego kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. I proszę Państwa o wsparcie, bo sam nikt jeszcze wyborów nie wygrał. A ja głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie Polskę naprawić. Z bardzo prostej przyczyny. W naszym narodzie jest wielki duch. Zawsze był. Jesteśmy silnym i inteligentnym społeczeństwem i potrafimy się zmobilizować i potrafimy dać radę, tak jak dali nasi przodkowie, którzy odbudowali Polskę z niebytu po ponad 120 latach zaborów, po I wojnie światowej i dało się wtedy zbudować Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynię. Tam, gdzie były wioski, gdzie były pola, powstały nowe zakłady przemysłowe. Tak jak udało się Polskę odbudować po II wojnie światowej. Chociaż nie mieliśmy planu Marszala, bo nam nie pozwolono z niego skorzystać, bo Rosja sowiecka to blokowała. To daliśmy radę jako społeczeństwo i wierzę w to głęboko, że dzisiaj też jesteśmy w stanie to zrobić, bo przede wszystkim Polskę trzeba tylko naprawić. Jesteśmy w stanie odbudować polski przemysł, tylko trzeba wspierać polskich przedsiębiorców, tylko trzeba czynić system podatkowy przyjazny obywatelom. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć. Ja głęboko w to wierzę i jestem do tego gotowy. Dlatego proszę Państwa o wsparcie. Wierzę w to, że dzięki Państwa wsparciu wygram. Dziękuję.